Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam na czytanie z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Ponieważ jest to czytanie ogólne, pamiętajcie, że nie z każdym będzie rezonować, a jeżeli nie rezonuje, to pod tym filmem jest link do strony, gdzie możecie obliczyć swój znak ascendentalny i w związku z tym obejrzeć filmik dodatkowy, który może przyniesie jakieś informacje, rozjaśni sytuację oprócz znaku głównego słonecznego. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych lwów będzie się działo w marcu. Jaka będzie energia, z którą lew wejdzie w marzec? Cztery było, bardzo ładnie. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Pięć kielichów. Wasze działania, jakie kroki będziecie podejmować, do czego będziecie dążyć? Dziewięć denarów. Co odchodzi do przeszłości? Magic, czyli nasz mag. O czym będziecie myśleć, co planować, analizować? Dwa denary. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Nowy początek, czyli karta głupca. Myślę, kochani, że myślicie tutaj o zmianie domu, zakupu domu. Coś tutaj takiego. Możecie mieć kilka propozycji i coś tutaj może. Zaraz zobaczymy. Wasze czynniki wewnętrzne. Pięć denarów. No tak, jesteście w pięć denarów. Czujecie się... ubogo, a dążycie do 9 denarów, żeby czuć się bogato. Co na to wasze otoczenie? Przyjaciele, rodzina, znajomi, pracownicy, współpracownicy. A z kielichów, czyli na otoczenie możecie zawsze liczyć. Pomoże wam jak najbardziej. Wasze obawy bądź nadzieje. As buław. I koniec miesiąca, jak to się wszystko zakończy. Trzy kielichy, super się zakończy, czyli wszystkie wasze jakieś plany tutaj będziecie, że tak powiem, opijać, świętować. W tle czytania macie rycerza kielichów, czyli dobre wiadomości bądź dobra miłość nowa do was tutaj jedzie. Moje kochane lwy. No dobrze, chwileczkę tutaj zobaczę na te karty jeszcze raz. Tak. No dobrze. Moi kochani. Wydaje mi się, że jesteście szczęśliwi na ten moment. Znaczy... macie na pewno rodzinę. Jesteście albo w jakimś związku małżeńskim, albo w partnerskim. No, tworzycie dom i rodzinę z drugą osobą, tak? Jest to trwałe, mocne. Ogólnie jest to szczęście rodzinne. Tylko dlaczego jest to pięć kielichów, moi drodzy? Dlaczego jest to pięć kielichów? Pięć kielichów, które mówi, że jednak no, jest jakiś smutek, jakieś rozczarowanie, jakieś takie rozpaczanie nad rozlanym mlekiem, tak? Że tak powiem, coś się tutaj wydarzyło i to jest karta, która wam przeszkadza. I teraz tak, albo jedna wersja dla jednych lwów może być taka, że pożegnaliście pana maga w swoim życiu. Mag, osoba sprytna, bardzo mądra, taka lubiąca zdobywać wiedzę, tak?
ucząca się, cały czas chce zdobywać doświadczenie, ma ku temu doskonały talent, doskonałą siłę woli, wszystkie niezbędne narzędzia, troszeczkę czaruś, troszeczkę manipulant, jeżeli mówimy tutaj o osobnika płci przeciwnej, więc uważajmy na to, co on mówi, bo czasami mówi nam to, co chcemy usłyszeć, a w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Ale mak to też początek i nowy jakiś etap, tak? To jest jakaś siła realizacji i taka koncentracja na planowaniu czegoś i zdobywaniu tego, tak? Ponieważ mak lubi eksperymenty, lubi zdobywać wiedzę, lubi się uczyć, jest też doskonałym mówcą, jest to karta z aktorów, jakichś osób, wykładowców, którzy często przemawiają do ludzi, ponieważ on bardzo ładnie operuje tutaj słowem i umie się wypowiadać, jest osobą taką no, naprawdę w tym względzie inteligentną, oczytaną. To potrafi po prostu w tym swoim życiu tak zarządzić, że osiąga tutaj swój cel, tak? Jest właśnie pewny siebie, umie kontrolować sytuację, umie kontrolować czy słuchacza, czy rozmówcę, przejmować nad tą osobą kontrolę, żeby osiągnąć odpowiednie zyski i korzyści dla niego, tak? Więc taka tutaj osoba. Ewentualnie może być też taka sytuacja, że jakaś właśnie sytuacja, która potrzebowała kontroli, takiej troszeczkę manipulacji, odchodzi tutaj do przyszłości. Ale ja bym tutaj raczej się skłaniała właśnie na tego magika, tak? Na jakiegoś czarusia, który po prostu troszeczkę zrobił chaosu w waszym życiu i dlatego zaburzył tą waszą równowagę. Dlatego wy tutaj rozpaczacie, tak? Denerwujecie się, smucicie, chociaż nie widzicie tutaj, że dwa kielichy jeszcze za wami stoją. Wy tutaj płaczecie nad tą stratą, cały czas siedzicie w tej przeszłości, a nie widzicie, że tutaj przyszłość i coś nowego się tutaj do was zbliża, tak? A tym nowym jest głupiec, tak? Nowy początek zupełnie, start. I w tle mamy rycerza kielichów, nowa miłość, super wiadomości, nowe uczucie. I teraz to już jest naprawdę ten romantyzm, ta wrażliwość, ta artystyczna dusza. Ktoś, kto kocha piękno, tak? Jest wrażliwy na piękno, na naturę, na sztukę. Umie też oczarować kobiety, ale nie już pod wpływem manipulacji, jak to robi magik, tak? Tylko on jest szczery, on po prostu mówi to co czuje, tak? Jest może nieśmiałą osobą, mówię teraz o tym rycerzu, tak? Być może on jest nieśmiały, może troszeczkę wrażliwy, może nie jest taki macho jak rycerz Buław na przykład, który po prostu jest wysportowany, piękny i uderza od razu, zdobywa, zalicza dziewczyny jedna po drugiej, ale zostawia za sobą tylko kurz i płacz. Nie, rycerz pucharów to jest taki romantyk, tak? To już jest taka miłość, to jest takie prawdziwe uczucie, takie nieśmiałe, delikatne, na początku wrażliwe, ale prawdziwe, tak? I tutaj jakaś dobra wiadomość jest w tle, właśnie ta nowa miłość, coś nowego tutaj się zaczyna. Więc nie płaczcie za tym magikiem, kochane. Może to był jakiś narzeczony, może to była jakaś osoba, no mówię, która już bardzo w waszym życiu tutaj te korzenie zapuściła, tak? Bo razem już budowaliście ten solidny dom, trwały taki, o mocnych fundamentach. I coś tutaj się takiego wydarzyło, że wy płaczecie nad tym. Jakaś strata. I teraz tak, do czego wy dążycie? Mamy dziewiątkę denarów. Chcecie być atrakcyjnym i bogatym singlem, no tylko to mi przychodzi do głowy, tak? Może być też taka sytuacja, że niektórzy planują kupno domu bądź działki, tak, ale to tylko tak dla niektórych. Raczej widzę tutaj, że była jakaś strata i wy teraz po prostu chcecie się, że tak powiem, no, odrodzić sami w sobie, tak? I jesteście na taką panną bogatą na wydaniu, że tak powiem. Takie są wasze zamiary, tak? Chcecie mieć pieniądze, chcecie być szczęśliwi, chcecie mieć zapewniony właśnie byt materialny. Co jeszcze? Dziewiątka denarów jest to taka szczęśliwa karta w sprawach finansowych. Może to jest jakiś spadek, może jakaś wygrana. Dobre pieniądze, duże inwestycje. Też tak może być co u niektórych, że może była strata.
właśnie jakiegoś bliskiego członka rodziny i właśnie ten dom tutaj będzie tak, jakiś składek tutaj się dla Was szykuje. Też tak może być, kochani. To już musicie do swojej sytuacji życiowej no, dopasować, bo ja Was nie znam, nie znam Waszego życia, a Lwów jest tyle na świecie, że łomatko kochana, więc no to wiadomo, że nie dla każdego będzie to czytanie. Dla tego, którego karty tu przyciągnęły i teraz mnie słucha. Pozdrawiam serdecznie. W głowie macie dwa denary. Kochani, dwa denary. Talent w utrzymaniu równowagi życiowej, tak? Ale to mogą być też jakieś dwie decyzje, między którymi się zastanawiacie. Dwie jakieś sytuacje, które musicie rozważyć. Co jeszcze? No, tak jak mówiłam, tu u Raka też była ta karta dwóch denarów. Zobaczcie, za jego plecami jest sztorm, a jak jest sztorm, są wysokie fale, jest burza, pada deszcz, wieje silny wiatr. A ten człowiek na tej karcie, mimo że jest ta niekorzystna pogoda, tak, jest ten huragan, jest ten sztorm, te fale się rozbijają, on nie dość, że musi ustać na jednej nodze, to jeszcze musi utrzymać te denary. Czyli musi zachować równowagę w swoim życiu finansowym, ja bym to tak mogła powiedzieć, tak? Mimo tego, że w Waszym życiu może teraz jest chaos, przechodzi jakiś sztorm, przechodzi jakaś burza, są zawirowania, Wy musicie ustać na tej jednej nodze, poradzić sobie i utrzymać te pieniądze w równowadze, tak? Bo czasami może być różnie, raz może być tak, raz siak, raz może być na dole, raz na górze, raz może być więcej, raz może być mniej. Ale Wy musicie tak pogodzić całą tą sytuację, żeby była równowaga, żeby na wszystko starczyło, żeby nie było dziur budżetowych, żebyście się nie musieli denerwować, że coś jest nieopłacone, coś kosztem czegoś, tak? Mimo tych takich przeciążeń, które tutaj Was atakują, te żywioły z tyłu, tak? Musicie uważać, że ta noga tutaj się nie potknęła, bo jak się wywrócicie, to będziecie leżeć po całości i te pieniądze popłyną sobie do tego morza, które jest za Wami. A ten sztorm, to całe zawirowanie jest za Waszymi plecami, czyli z Waszej przeszłości. Czyli nawet nie myślcie o tym, żeby się odwracać do tej przeszłości i wracać jeszcze do niej, bo to jest zupełnie bez sensu. Przepraszam Was, kochani, muszę się napić, bo mi zaschło w gardełku. Ojejku, dobrze. Lecimy dalej. Wasza najbliższa przyszłość, kochani. Głupiec. Fajna karta i zarazem, jak powiem głupia, no to głupio wyjdzie. Powiem Wam tak, nowy początek, ale coś ryzykujecie, tak jakbyście, kurczę, wszystko stawiali na jedną kartę. Jest to ryzykowny początek, nie będę tego ukrywać, ale jednocześnie odważny. Coś nowego się zaczyna, na pewno możecie liczyć na przyjaciół. Ten piesek oznacza przyjaciół, Wasze otoczenie, ludzi, którzy Was pilnują, żebyście głupot nie porobili. I zobaczcie, w otoczeniu też macie asa kielichów, gdzie możecie naprawdę liczyć na swoich przyjaciół, najbliższą rodzinę. Macie pełne wsparcie emocjonalne po prostu u nich, więc na pewno oni Was kochają, szanują, są za Wami, że tak powiem, murem stoją, więc tutaj, jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś wsparcia emocjonalnego, a widzę, że będziecie potrzebowali, bo to są Wasze czynniki wewnętrzne, czyli czujecie się osamotnieni, czujecie się na straconej pozycji, czujecie się biedni po prostu, no, zaraz dojdziemy do tej karty. Wracam do głupca. Możecie liczyć na przyjaciół, na pewno. Nowy początek, ale tak jak powiedziałam tutaj, kochani, w tej dwójce denarów, patrzcie pod nogi. Patrzcie, jakie stawiacie kroki. Niech to nie będzie takie głupie i bezmyślne, dziecinne, tak jak jest głupiec. Bo głupiec zaczyna swoją wędrówkę, tak? I tak naprawdę on nie wie, co go podczas tej wędrówki spotka. Czy będą miłe chwile, miłe przygody, czy go ktoś napadnie, pobije, poturbuje. Prawda? Różne rzeczy mogą się wydarzyć podczas długiej wędrówki podróży. Wtedy ten piesek może go nie ocalić, jeżeli trafi na silniejszego jakiegoś tam przeciwnika, prawda? Więc bądźcie w tym wszystkim ostrożni, bo to jest podejmowanie ryzyka. Zaczynacie wszystko od nowa, to ma związek z Waszą przeszłością albo z tym domem tutaj, z tym bezpieczeństwem takim rodzinnym.
przemyślcie całą tą sytuację, tak? Rozważcie tutaj dwie możliwości, widzę, że macie. Zachowajcie równowagę i trzeźwo patrzcie pod nogi, żeby to nie było takie dziecinne, nieodpowiedzialne, niedojrzałe. Tylko starajcie się tutaj naprawdę no, poważnie podejść do tej całej sprawy, tak? Bez względu na to, co to będzie, ten nowy początek. No wy już na pewno wiecie, co to będzie, tak? Co u niektórych może być to karta zwiastująca dziecko? To tylko taka, mówię, migawka dla jakiegoś tam jednego czy dwóch lwów. Co jeszcze mogę powiedzieć o głupcu? No, żebyście nie robili głupstw, tak? I żebyście przemyśleli każdą decyzję, żeby nie było to takie chore, niezdrowe, niedojrzałe, nieprzemyślane, tak? Ale ogólnie odważne i mocne posunięcie, no i nowy początek, tak jakbyście zaczynali wszystko od zera. Wasze czynniki wewnętrzne, 5 denarów. No 5 denarów no to jest bida z nędzą, tak się czujecie po prostu. Czujecie się osamotnieni, czujecie się niekomfortowo w tej sytuacji, jest wam zimno, jest wam bidno, że tak powiem, no jesteście, czujecie się jacyś tacy, no, niepotrzebni być może i kasy brakuje, tak? Ale to nie jest to, co się faktycznie dzieje, tylko to są wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze odczucia, jak wy się czujecie w tym wszystkim, tak? Bo karta czterech buław to mówi o waszej energii, która będzie, że tak powiem, przez życie narzucana, jak wy będziecie no, zachowywać się w całym tym miesiącu marcu, a czynniki wewnętrzne mówią o tym, jak wy będziecie się czuli w tym miesiącu, czyli po prostu będziecie się czuli byle jak. Bo 5 denarów to jest bida, tak? To jest strata czegoś, to jest takie no, niepowodzenie jakieś życiowe, że coś straciliśmy, że jesteśmy po prostu no, w czarnej dziurze, że tak powiem. Otoczenie już mówiłam, macie wsparcie, macie asa kielichów, coś wspaniałego, możecie tutaj naprawdę liczyć na miłość, szacunek, wsparcie, dobre słowo, przyjaźń naprawdę w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wasze obawy bądź nadzieje, boicie się tego potencjału, tej nowości, bo as to jest szansa na nowe życie, nowe działanie. Ruszamy z kopyta, tak? Zaczynamy działać. Już nie stoimy biernie, tylko coś zaczyna się w naszym życiu dziać. Oprócz tego jesteście osobami niezwykle atrakcyjnymi, że tak powiem. I to jest buławy, to jest wasza karta, bo to jest ogień, tak? Czyli baran, lew lub strzelec, czyli wasza jak najbardziej. Czyli ten potencjał, więc kochane lwy, no nie siedźcie, nie bądźcie takimi cichymi, grzecznymi kiciusiami, tylko pokażcie pazur i ruszcie do przodu, tak? Nie bójcie się tych nowości, to jest potencjał, to jest impuls, siła twórcza. Musicie być odważni, entuzjastyczni, tak? To jest szansa naprawdę, która mówi o sukcesie i ten sukces będzie. Nie obawiajcie się tego sukcesu, bo sukces będzie, tak? Zobaczcie, triumfujecie tutaj na tej karcie. Wy jesteście tutaj w tej niebieskiej sukni, tak? Wy wznosicie toast za sytuację, która się powiodła, tak? Osiągnęliście sukces. Trójka kielichów to jest świętowanie, radość, tak? Doprowadzenie swoich planów do końca, zakończenie czegoś, na czym długo żeście bardzo pracowali i teraz naprawdę cieszycie się z tego, bo macie to już. Zaraz sobie tutaj dopowiemy jeszcze kilka kart, żeby tak rozjaśnić to czytanie, ale ogólnie bardzo fajne, więc nie płaczcie nad tym rozlanym mlekiem, bo to, co się stało, to się nie odstanie. Widocznie tak musiało być. Ja mówię, nic nie dzieje się bez przyczyny. Widocznie scenariusz naszego życia jest tak napisany. Musimy pewne sprawy przeżyć, odpracować, żeby później, no, żyło nam się po prostu lepiej, tak? Dobrze, kochani, czego my tu zaczniemy? Może tych 5 kielichów. O co tu chodzi z tymi 5 kielichami? I kto to jest ten magik za chwilę? 5 kielichów. Co to się dzieje tu z tymi? Nad czym wy tak płaczecie? No nad stratą, mnie się wydaje, nad stratą tego magika waszego. Proszę o wyjaśnienie karty 5 kielichów. 5 kielichów już. No nie mam co powiedzieć, kochani. Na 5 kielichów, wyjaśnione 5 kielichami. No teraz jest niesamowity po prostu. Nieraz mnie tak rozbraja, że po prostu no nie wiem, co powiedzieć. No. 5 kielichów, no dobitnie, 5 kielichów, strata. Rozczarowanie, siedzenie w przeszłości, płaczemy nad rozpaczamy nad utratą czegoś, tak? Dobrze, proszę wyjaśnić magika, tylko nie kartą magika, bo po prostu
proszę wyjaśnij mi karty magika. Już to będę tasować przy Was, żebyście widzieli, że to nie są jakieś po prostu bajery. To naprawdę karty mówią. O, wyskoczyła sama. Dobra, chcę być sama. Trójka kielichów. Ten magik. Kochani, no może jakiś trójkącik był? Teraz zapytamy jeszcze raz. Magik. O co tu chodzi z tym magikiem? 4 denary. Cztery denary ogólnie to jest blokada. To jest blokada finansowa. Może chodziło tutaj nie o osobę, tylko o stratę, nie wiem, jakiejś firmy, jakiejś działalności gospodarczej, jakiegoś biznesu dobrze funkcjonalnego, tak? Teraz ten nowy początek będzie, tak? Bo wy czujecie się tutaj w biedzie, oczekujecie doprowadzić znowu się do stabilnej sytuacji finansowej, tak? I sukces będzie na koniec, a tutaj są po prostu jakieś dobre wiadomości. Też tak może być. Też tak może być. Co to są te 5 denarów? Siła. Musicie sobie dać radę, znaleźć sposób, jakąś tutaj zaplanować strategię na to, żeby wyjść z tego stanu, tak? Z tego stanu braku, z tego stanu biedy, niedostatku takiej, czy choroby, tak? Też tak może być. Poskromicie całą tą sytuację, ponieważ macie silną wolę, ogólnie silną tężyznę też fizyczną, więc dacie sobie radę. Obłaskawicie tutaj wszystkie sytuacje. 2 denary. As denarów. Tak, ewidentnie chodzi o pieniądze. Tutaj chodzi o pieniądze. Być może zakup jakiejś nieruchomości też tak może być, bo tutaj też mi z tą nieruchomością się kojarzyło, a tutaj macie dom. No mówię, tych historii, kochani, to można by tu układać naprawdę bardzo dużo. Musicie dopasować do siebie, ale to mówię, mogą być duże jakieś pieniądze, może być majątek ziemski, mieszkanie, nieruchomość jakaś, tak? Spadek jak najbardziej, może właśnie spadek. Może ta osoba, która odchodzi do przeszłości, nie chciała się dzielić pieniędzmi, nie chciała Wam zapisać czegoś, no też tak może być. I trójka kielichów, jak to się kończy wszystko? Rycerz denarów, pieniądze, pomału idą, ale będą pieniądze. Tak to widzę, moje kochane lewki. Tak to widzę. Dobrze, teraz piękna afirmacja dla Was. Ogólnie bardzo fajny miesiąc. Powiem tak, co by się nie działo, wszystko się uda i załatwi się po Waszej myśli, tak? Osiągniecie sukces, będziecie się z tego bardzo cieszyć, radować, świętować, opijać. Obojętnie czego by to nie dotyczyło, czy mówię, jakichś zapisów majątkowych, jakichś spadków, czy jakiejś nowej miłości, czy zakładania nowego biznesu, firmy, jakiś nowy etap w Waszym życiu się szykuje i cokolwiek by to nie było, pamiętajcie, żeby się nie zatracić w przeszłości, zamknąć ją za sobą i to tak trzasnąć porządnie drzwiami, żeby aż futryny zatrzęsły, utrzymać równowagę na razie finansową, bo pieniądze przyjdą i cokolwiek tam sobie zaplanowaliście, jest nowy potencjał, jest nowy rozdział w Waszym życiu, jest ten impuls do działania, który świętuje Wam sukces i pieniądze. Takie krótkie podsumowanie, kochani. Dobrze, piękna afirmacja dla moich pięknych, kochanych lwów. Proszę bardzo, mam. No widzicie, kochani, mam w sobie piękno i wszyscy mnie kochają. No oczywiście, że Was kochają, bo w otoczeniu macie asa kielichów. No jakby mogli nie kochać lwów. Promienieję akceptacją, a wszyscy darzą mnie głęboką miłością. Miłość otacza mnie i chroni. Widzicie, kochani, i to jest bardzo piękna i mądra afirmacja. Pamiętajcie, że jakiekolwiek tajfuny by przechodziły przez Wasze życie, macie wsparcie w swojej rodzinie, w przyjaciołach, w otoczeniu. Zobaczcie, as kielichów to już nie ma wyższej karty, która mówi o tych pięknych uczuciach, o tym spełnieniu emocjonalnym, tak? Zaspokojeniu, takim wyciszeniu, że możecie się wtulić w te ramiona i usłyszycie, kocham Cię, jesteś potrzebna, będę zawsze z Tobą, zawsze Ci pomogę, tak?
Wy możecie na to liczyć. To jest naprawdę, jeszcze macie asa buław i asa kielichów. Po prostu super, super, super. Dobrze, moje kochane lwiątka. Jakoś szybko mi zleciało z Wami to czytanie, bo wczoraj to jakaś byłam taka, no, zmęczona też, bo to niestety, no, jak się robi po 40 minut 5 filmów pod rząd, no to trochę się siedzi na wizji. Moi kochani, życzę Wam wspaniałego miesiąca marca. Naprawdę, żeby Wasze wszystkie marzenia, wszystkie plany, wszystkie zamierzenia się zrealizowały po Waszej myśli z sukcesem ogromnym. Tego Wam życzę. Pamiętajcie, żeby myśleć, wyciszyć się i myśleć pozytywnie, tak? I wizualizować sobie, że sukces jest mi gwarantowany. Że po prostu ta sprawa czy ta sytuacja musi się zakończyć pozytywnie, no bo nie może inaczej, tak? A macie w tle czytania Rycerza Kielichów, który zwiastuje nową miłość albo dobre wiadomości, tak? Więc na pewno wszystko się uda, więc nie płaczcie już nad tymi utraconymi kielichami, bo macie jeszcze dwa, a z tych dwóch można zrobić naprawdę całe stado, że tak powiem. Kochani, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne czytania. Dziękuję Wam, że jesteście. Naprawdę jesteście wspaniali i cieszę się, że jesteście po prostu. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.